Około godziny dziesiątej na ulicy Piłsudskiego w Elblągu policjanci zauważyli trzech młodych dżentelmenów, którzy jechali hondomakord. Widać było, że się dobrze bawią. Pomimo prób zatrzymania, to wyraźnych prób, czyli sygnały dźwiękowe, sygnały świetlne, e, kierowca przyspieszył, wjechał w ulicę Szucha, dalej w ulicę Broniewskiego i tam potrącił rowerzystę. Okazało się na szczęście, że ten mężczyzna nie odniósł żadnych obrażeń. Na ulicy Rydla 7 porzucił samochód i cała trójka próbowała uciec. Wszyscy zostali zatrzymani. Okazało się, że 20 latek uciekał, bał się konfrontacji z policjantami, miał sądowy zakaz prowadzenia, był trzeźwy, odpowie teraz przed sądem, grozi mu karę do 5 lat więzienia. Honda trafiła na policyjny parking. Będzie się musiał dodatkowo wytłumaczyć swojemu koledze, bo auto nie należało do niego. TV regionalna 24.pl TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja24.pl To my tu kręcimy.